have fun, cause we're brothers first. Cause we're been through a lot, but it ain't over. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Wszyscy byli mocni, dopóki nie wszedł El Bordo, elbordo.pl. Ło, wow, szybko się włączyło, dzień dobry. Mamy godzinę 6.40, jeszcze kamera nie ustawiona, już się mi włączyła. No dobra, działamy, tak, na biegu. Co? Zaczynamy dzionek. Ja mam, patrzcie to, o drugiej... Pół do drugiej, chyba w nocy. Jak dobrze pamiętam, bo to było na północy. Obudziłem się do toalety oddać, nie? I tak kurwa patrzę, kurwa z Bitcoina. I co się okazało? Zamrukował w dół, przebił kurwa wsparcie i wylądował na 58 tysięcy coś tam. I widziałem, że już zaczęło odbijać, nie? Szybko wpłaciłem na 3 memy, bo to już tam nie ma też jakiejś tajemnicy. 3 memy i projekt SUI. Bo one obserwowałem je i zauważyłem taką tendencję, że bardzo silnie reagują na wzrosty Bitcoina i na spadki tak samo. Czyli przy tym spadku mocno jebły, było tam minus 30% na niektórych, był minus 20, minus 12, minus i plus 5 w tym momencie na ten SUI, ale on rośnie do 30 przy jakichś tam wzrostach. Szybko powpłacałem tam równe kwoty na każdy i rano się obudziłem i już jest odbicie. W tej chwili mamy 59400, czyli już kilka procent poszedł do góry i te memy też ładnie wybiły. I to jest taki na taki szybki strzał, tak zwany dynamiczny. Aktywne inwestowanie, czyli obserwujemy górki, dołki, sprzedajemy. Tutaj mam niespodziankę też, wczoraj cicho paczuszka, posłuchałem się widza. Żeby nie było, że się widzę, nie słucham. Tak, najpierw dam jeść i zaraz pokazuję i objaśniam. Bo rybki lubią pływać. Patrzcie. W paczce przyszły roślinki, te długo rosnące. No się one mają nawet do 1,30 m, trzeba będzie podcinać. Robił taki gąszcz. Nie wiem tylko, czy ja to dobrze zrobiłem, bo mogłem tutaj chyba to posadzić. Bo tu mimo, że od filtra kurczę źle separować, to jeszcze najwyżej przesadzę. Zaraz to przemyślę, może bardziej widzicie jak na gorąco. Wczoraj z Denisem całą tą skrzynię żeśmy wrzucili na Allegro. To już jest przesortowane, tamto już jest przesortowane. Gotowe na wyjazd na magazyn. Zostało parę rzeczy, no co dużo gadać, parę rzeczy zostało. To zaraz dokończymy. A zobaczcie to. Na sklep u nas. Jest kilka nowych elementów. Jest taka skrzynia drewniana na samogona, na wino lub na flaszeczkę. Na co tylko się komu co podoba. To taka firma robiąca różnego rodzaju artykuły właśnie z drewna zaproponowała taką współpracę, że chcieliby wykonać dla nas pewne jakieś artykuły, ja się zgodziłem, no i coś takiego dostałem. To jest taka szkatułeczka. I powiem wam, bardzo fajnie to wygląda, to jest wypalone chyba laserem. No i robi robotę, nie? Robi robotę. Wymiary to takie tutaj 10x10x5. To jest tak, żeby dostosowało się do 0,7. A do tego, drewniane magnesy. Gdzie to mamy jakieś metale? Szlachetne. Drewniane emblematy, magnesy. Tak to wygląda. Kolorowane są. Też fajne i też niedrogie na pewno będą. Dzisiaj będzie to wszystko już dostępne na sklepie. Do tego bryloczki, ale nie zwykłe, tylko właśnie drewno naturalne. Wypalone laserkiem. Mogę się zapytać, czy jest możliwość, żeby były też również czerwone. Ale tak, żeby trochę było
różnorodności, no to magnesy są czerwone, a tutaj mamy kolor wypalonego drewna, czyli taki naturalny. Myślę, że ciekawe, co? Co powiecie? Dajcie znać. Sprawdźcie na sklepie, jakie są ceny. www. Kombinat Parczew, łamane przez gadżety. A my mamy od razu Houston i problem, który trzeba mężnie rozwiązać z samego rana, bo żona jest w panice. A mianowicie, jej samochód, który dzieci dzisiaj jadą pierwszy dzień do przedszkola, został zostawiony na uchylonych drzwiach i światełko, jakieś tam żaróweczka zjadło prynt. Klątwa akumulatorowa dopadła już i moją kochaną małżonkę. Także jesteśmy chyba już wszyscy zgubieni. Nie ma dla nas ratunku. Patrzcie to! A tego to się nikt nie spodziewał. Kurwa, miałem zamówić gumy, bo nie te mam. Ja pierdolę, dobra. Załatwmy akumulator. Gdzie są te? Które? O, jest, widzę. O, to szukam. Idziemy odpalić samochód. Podjadę tutaj pod prostownik. Bo 8 się naładuje, mamy przed 7 przecież. I rozpoczynamy dzień. Junak pojechał na piaskowanie już wczoraj. I malowanie proszkowe. Także nie ma opierdalania się. Co do dachu. Jest wyciągnięty, ładnie już ołatowany. To będzie troszkę skrócone, nie będzie aż tyle. Ale 60 na gotowo poza styropianem, tak więc jest trochę, nie? Ja powinien te powerbanki chyba sygnować swoim logiem, co? To są sprzęty. I co, lepiej z tej strony chyba, nie? Lepiej na pewno, bo tutaj jest to mieszanie wody bardziej i czyszczenie zbiornika, tutaj już jest tego mniej. No i te rośliny też będą miały substancje obżywcze. I takie dwie sfery będą otwarta, zamknięta. Myślę, że tak lepiej, bo one by blokowały czyszczenie akwarium, jakby były tam przed filtrem. Ale zostawiłem mimo wszystko taki pęczek mały, żeby coś się tam działo. Tak, wybiła 7, samochód się już ładuje jakiś czas. Mam nadzieję, że zdąży się podładować. Dzisiaj chłopaki być powinni, dlatego że nie dostałem informacji, że nie. A skoro nie ma, że nie, to znaczy, że tak. Ja to tak rozumuję. Kładzik. Dużo pytań było. To jest 2020 rok. 300 km przejechane, 340 dokładnie. Opony są fabrycznie nowe, praktycznie zużyte. W bardzo dobrym stanie, jest silny. Pracował na stajni, na jakichś tam pastwiskach, ciągał jakieś typu rzeczy. Jest z Danii sprowadzony, rejestracja na umowę. Tam jakoś tak jest, że kładu się nie rejestruje, nie ma dowodu fizycznego. Ogólnie sprawny, palący, jeżdżący. 9000 zapraszam. Tutaj też się ktoś pytał o Suzuki Scotta. To jest DRK 650, sprawna na chodzie. 5000 za nią. Tutaj te dwa agregaty prądotwórcze 3,5 kW. Silniki się uruchomiły do, widać, przygotowania, do sprawdzenia. 800 zł za dwa. Tak, jesteśmy już na polu za halą, za rzepak tu posiany. No i zobaczcie, i mamy rzepak już. A sąsiad, się okazało, siał tego samego dnia skubaniutki. Konkurencja. Ale u niego też powschodziło. No. Ale miedza szeroka, ja pierdolę, coś trzeba z tym zrobić. To już tu kurwa worek rzepaku bym skosił. Dobra, jak rzepaczek schodzi, to niech sobie schodzi, my jedziemy na plac. Tutaj na kubkę trochę pozbierałem, muszę to w końcu jakoś podjechać, zabrać. No i już robię jako kurier, jadę przywieźć materiały, brakło tam troszkę wiaderka szpachli, tutaj jakieś kołki. No i później wrócę, to pojadę na 9 z paczkami. Z Allegro jeszcze nie mam, bo jest za wcześnie, 8, zaraz Jola dopiero dojedzie.
Ale sam widziałem, że poszło, bo było wstawione 200 produktów na pewno wieczorem, jak skończyliśmy z Denisem, a rano już było 190 parę, tak więc coś tam zeszło. Na Vinted też na pewno coś zeszło, bo to już było wczoraj wieczorem pakowane. No i co? I dalej lecimy z tematem. Paletę z Vinted, na Vinted już ubrania mamy wystawione, a w tym tygodniu jadę do tego. Do czego? Do Move, no, do Białegostoku. Postingera. I od razu dojadę, właśnie chyba wezmę jeszcze jedną paletę ubrań. Tam były takie kurtki, może jeszcze są, może nie ma. Jesienne kurtki kobiece, cały karton. Nówki, wszystkie takie same, to najgorsze. Nie będzie wyboru, ale na jesień, jak znalazł chyba moim zdaniem, co? I tak się zastanawiam, jeszcze paletę zabawek bym wziął, ale dużych. Dzwonię zresztą, coś się rezerwować. Tak, jeśli chodzi o Allegro, to cztery rzeczy: samochodzik, siatka, bidon i ośmiorniczka, zaraz ją przyniesie. To już mamy nowe do wystawiania. A to jest na alkohol, na prezent, że można włożyć jakiś bimberek i komuś na prezent zanieść. Tak, sprawdzamy pod podłogą dekiel, cóż się wydarzyć mogło. Jest trochę rozbierania. Ja nie pamiętam, który to jest dekiel, on jego dobrze widać chyba, nie? Jak się podłogę zdejmie. No dekiel to od razu ten cały ten przy wybierakach, tak. Nie? No. Będzie od razu widać. Podejrzewam, że pewnie wodzik, tak jak pisaliście. No jestem dobrej myśli, czyli to byłoby najmniej inwazyjne i najmniej inwazyjna naprawa. No na pewno. Także zaraz się coś wyjaśni. Co ja będę robił, jak ktoś mi powie. A, do CZ-y zamówiłem te gumy już. Było napisane, że jak dzisiaj zamawiam, to jutro będą. No to spoko luz, ale to ja i nic nie mogę zrobić, jak nie mam tych gum. To sobie tylko tak przymierzyłem, jakby to wyglądało. No ale gdzie tak? Nie ma czym ścisnąć, no bo to jest nie taki odpowiednik. Tutaj powinna być ta średnica, tutaj dużo cieńsza. I taka jest, ale wczoraj jeszcze przyszła zębatka. Nowa, tył i przód. I jeszcze coś przyszło. Już nie pamiętam co, ale wiem, że coś jeszcze do tej CZ-y przyszło. A może nie? A może nie do CZ-y? Dajcie chwilę pomyśleć. Bardzo długie kolanko. I bardzo piękny tłumik. Zobaczcie. Dzieło sztuki. To jest dzieło sztuki. Ależ na tym będzie chodzić. Nie tylko to, jeszcze mam do hamulca pręt, cięgno, namocowania. Zbiornika, gumy pod zbiornik, no i kolanko trzeba przymierzyć, to w ogóle te, bo te, ja już nie wiem do jakiego ja zamówiłem przez to wszystko. Chodzi o to, że jest na wprost cylinder i po skosie. Teraz, który to jest ten? A? Nie ten. To jest WFM-owski, tak by było. To jest z tego silnika. To dobrze, bo ja będę zakładał oryginalny cylinderek, taki. Znaczy taki, ten dokładnie będę zakładał. No i to będzie to. Kartery zostaną te, no bo muszą zostać, bo są zgodne z tabliczką. No kurwa, tego silnika mi znowu szkoda rozbierać. Tak więc będę szukał cylinderek. Z głowicę to mam. Cylinderek w sumie muszę tylko. A może są zestawy? Zaraz popatrzymy. Są zestawy? Cylinder wał od Duelsa. Kupuję nowy. Tłok, pierścienie z nim. No i tylko cylinder skośny. Ciekawe, czy byłby.
No ale po chuj mi cylinder skośny, kurwa, nowy. Pasowałoby z epoki. Słuchajcie, tutaj Daniel z Denisem zdecydowali się, że chcą sprzedać Mazdę. Ona jest lekko z tyłu, właśnie miała zderzkę. To jest wszystko do zrobienia, jedyne co to właśnie to trzeba by byłoby trochę wyprostować. Zderzak nawet można by zostawić, poszło. Tylko pomalować albo wymienić. Silnik 2.3, przebieg 350 tysięcy. Z gazem, no co, jeździ. Skóry porwane, czyli nie pokazujemy tego. No, lekko, wiecie, no zmęczony, no jak na taki przebieg, nie. Cena, ładne felgi. Cena 3000, jak ktoś ma jakieś propozycje, to proszę składać. Pomóżcie chłopakowi, bo musi sprzedać, może komuś się akurat przyda. Bym zapomniał, kilka osób dzwoniliście do mnie z widzów. Chcieliście palety, żeby wam dostarczyć, przywieźć. Ja mówiłem, że będę jechał wkrótce, no i jadę w piątek, czyli jeżeli temat jest dalej u was aktualny, ja gdzieś tam może i mam historię połączeń, ale nie zapisuję numerów niestety. Dajcie znać jeszcze, dogadamy, będę na miejscu, powiem wam co jest do sprzedania, ceny i wszystko i mogę tutaj przywieźć, mogę wam porozwozić, skąd jesteście. Będę jechał z Białegostoku prosto na Świętokrzyskie, czyli już z paletą mogę jechać prosto do was, jak macie ochotę. Dajcie mi znać. Jest, udało się. Jest ta paleta jeszcze z tymi bezrękawnymi kurtkami. To są bezrękawniki, ale takie na jesień kobiece, różne kolory, nówki. I to sobie zarezerwowałem, w piątek to odbieram. Jakby ktoś coś był zainteresowany jeszcze, to dajcie znać. Pod tym filmem macie adres e-mail. W opisie filmu macie wszystkie linki do mnie. Wszystkie kontakty, jakie tylko chcecie. Opis filmu codziennie w każdym filmie jest. Pytałem się o paletę z zabawkami, ale... Gabaryt, czyli 1,80 m paleta, pudła, lalki, samochody na sterowanie, coś takiego, nie? I to ma mi też przytrzymać, ale nie wiadomo kiedy przyjedzie, bo on mówi, że odbiera wszystko co mu wysyłają i on nie wie nawet co jedzie. Ma po prostu podpisaną umowę, że to do niego kursuje. I on nie wie co, jakiego dnia przyjedzie, ale powiedział, że jak przyjedzie coś takiego, to mi też to jedno odłoży, bo to moim zdaniem jest ciekawy temat. I chyba taki się spróbuje jeszcze temat jednej palety tekstylnej, czyli same firany, zasłony, bo to też jedną sztukę to nie sposób nie sprzedać za 100 zł praktycznie, a tego jest tam multum. Ale to już na miejscu pogadamy. Ja przede wszystkim te kurteczki sobie zamawiam, bo ciuszki mi się podobają, nie? Najbardziej, jak na razie. Uf, może ty... Może kurwa kaszerem tutaj sięgnę, umyję to najpierw, co? Bo tego kurwa syfu nalecie, jak to podniesiemy dekiel. Czekaj chwilę. Nie, aż tak. Nie, trzeba. Czekaj, tu jeszcze jest załamane. Już nie. Wtyczka w ogniu. Masz to! Stasiu dzisiaj pierwszy dzień do przedszkola poszedł, żona przeżywała od tygodnia, jak on będzie się tam zachowywał, a on tylko wszedł, już miał obcykane wszystkie samochody, nowego kolegę i żonie przez ramię machał, papa. Nieźle, co? To jest moja krew. Ustaliliśmy z Denisem, że Ursus będzie teraz służył do nawozów, oprysków, a Forsheet będzie napierdalał ziemię, aż będzie w górę leciała, nie? Tylko nie ma chłopaków jeszcze. Ale i tak zatrasowana droga. Tak, wybiła siódma, samochód się już ładuje jakiś czas. Mam nadzieję, że zdąży się podładować. Dzisiaj chłopaki być powinni, dlatego że nie dostałem informacji, że nie. A skoro nie ma, że nie, to znaczy, że tak. Ja to tak rozumuję. Kładzik. Dużo pytań było. To jest 2020 rok. 300 km przejechane, 340 dokładnie. Opony są fabrycznie nowe, praktycznie zużyte. W bardzo dobrym stanie, jest silny, pracował na stajni, na jakichś tam pastwiskach, ciągał jakieś typu rzeczy, jest z Danii sprowadzony, rejestracja na umowę, tam jakoś tak jest, że kładu się nie rejestruje, nie ma dowodu fizycznego. Ogólnie sprawny, palący, jeżdżący, 9000 zapraszam. Tutaj też się ktoś pytał o Suzuki Scotta, to jest DRK 650, sprawna na chodzie, 5000 za nią. Jakbym zapomniał, ja miałem sprawdzać części do Junaka. No tutaj mam też kartery.
kartery z cylindrem i z głowicą. Tłok jakiś siedzi w tym cylindrze. Wału nie ma, a wał leży tam, regenerowany. Nie ma ozisk. Ale to jest jakiś bulgulator. Tam mam dwa kartony części. A co jest tam? Już nawet nie wiem, co ja mam. Tutaj fumam, moja kochana biała. Żyjesz? Może czas cię przepalić? Chcesz? Ale patrzcie, stoi i też pod folią się powróciła. Ale jest piękna. Jak była, taki jest. Nie, biała perełka pod folią. To nie jest do jeżdżenia, a SHL-ka też nie będzie do jeżdżenia. Dobra, wchodzę na regały w takim układzie sił i sprawdzam. Jest trochę skarbów. Jedna puszeczka, jedna krateczka, ale ja tam kratkę jedną przywiozłem. Mam tam, idę po nią. Wydawało mi się, że ona jest ładna, chromowana, ale jest taka sama. A był chyba chrom na niej, nie? Czy to były te? Może trochę jaśniej. No nic, dobra, mniejsza o większość. A, i to widzicie, WFM. A junak były inne. Dobra, to tą nie pcham tam. Widelczyk, nie ma tu lejek. Razem z łańcuszkiem, ale z rządu chyba, albo sprzęgła, nie wiem, co one tam mają. O, drugi widelec. Ten brzydszy, inny jest, model się różni, widzę to. Dobra, może M07, może przejściówki. Ta blaszka, wiecie co to jest do łączenia obudowy łańcucha. Nie mam tego w tamtym junaku, to już odkładam. Zębatkę mam i to nawet w dobrym stanie ta jest. Coś z prądem, cewki, bździewki, prądnice. Popychacz? Nie, nie wiem co to, nie znam się, się nie wypowiadam. Trytytki od razu, kurwa. W junaku dodawali trytytki. Jakaś tarcza. Myślałem, że to klucz do świecy jest. To może coś z tego jest. Nie wiem, co to jest. Ło! O, taka zębatka siedzi w junaku? Niemożliwe. No i skrzynia, jednym słowem, reszta. Tu jest na ten, na popychacz. Na... Tu jest skrzyni, wodziki. Dobra. Drugi karton ściągamy. Zobaczcie, co wypadło, jak podnosiłem karton spod spodu. W dużo lepszym stanie niż moja. Uginął. Ha! Mówiłem wczoraj, że nie mam. To już dzisiaj mówię, że mam. I tutaj sobie to odkładam. No te linki, no to nie oszukujmy się. No to jest szrot. Ale nie wyrzucę. Fuka, ale przecież to nie jest junak. Co to jest? Mamy cię? To chyba do hamulca. Druga strona medalu. Ta. Pośka do hamulca. Tego też nie miałem, już mam.
chwila nieuwagi. To jest do tylnego koła. Ja mam takie samo tam, tylko że mosiężne. To jest aluminiowe. Kranik oryginalny, junakowski. Nie ma tylko odstojnika. I rurek tych. O! Łańcuch koło zdawcze i to w dobrym stanie. Nie ścięte. No junak to już jest insza inszość. Kopniak chyba oryginał. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobrze wygląda. Jest jeszcze... Nie no, to jest WS-ka. No to nawet... Nie no, WS-ka, bo długie. Szpilki jakieś. O, to też jest taki jak ten. Czyli to będzie oryginał raczej. O kurde, niepołamane, wow, nawet się, jeżeli to jest junak, to jest wow, nie? Kierownicę mam, fajka, przewód świecy, ciekawe czy to junak, nie wiem, kurde, ja to miałem? Znaczy nawet jak to nie, ja tam przy junaku mam, ale... O, jest uszczelka do tego, wycięta z dętki chyba, ale mi się podobają takie rzeczy, bo ten kowal podejrzewam już nie żyje, co on to robi. Fajka. No dobra, coś nie coś mamy obeznane. Intryguje mnie, interesuje mnie tamten karton, ja nie wiem co tam jest, a muszę wiedzieć. Mamy go. A tu jest nic, ale bawełniane szmatki do wycierania, to też jest rarytas. A karton zabieram do biura i będziemy ładować w niego towares. Tak, postanowiłem się zmierzyć z tekstyliami, bo jeszcze nie zaczęte. Mamy jakieś takie dywaniki frędzelkami i takie. I takie pościele, to jest poszewka na pościel albo na materac, na łóżko, ten dywan z cielaka. Idziemy to wystawiać. Ty zakładaj z powrotem to kurwa koszulkę białą, gdzie ją masz? Nie chcę cię widzieć w czarnych koszulkach u mnie już. Kurwa, jedyny amulet jaki mieliśmy, musieli go kurwa zhejtować. Ogólnie tak, to jest kursus. Ja cię kręcę. How dare you? No i co będzie? No i co, teraz można składać i jeździć na trzech. Tutaj w ogóle już poszarpało gdzieś pewnie też o jakiś tryb. No wiesz, to wpadł. Ale no bo to wpadł. Czekaj. Mówi, można jeździć na trzech? No tak, no co, po prostu nie ma jednego trybu. Zamiast czwórki jest znowu trójka. No się, to jest trójka, to jest czwórka. No w sensie... Że jest jak było. Wrócił do oryginału, skurczysyn. Dobra, to już mnie uspokoiło, bo myślałem, że musimy go tutaj rozpołowić na tym przyjeździe. W sensie nie teraz, nie, ale ogólnie, żeby to zrobić, trzeba rozpołowić, tyle że skrzyni nie trzeba wyjmować, ale i tak trzeba rozpołowić. No i teraz niespodzianka, raczej chyba poszło jebło sprzęgło w MTZ-cie. Bo czasem jest, że przyspieszać wyskoczy, albo że szybkę wolne nie chcą, ale... Co ty mi tu pierdolisz teraz, kurwa? Ale... No dupa i w ogóle... O czym ty do mnie mówisz, człowieku? Jakie sprzęgło? Jakim MTZ-cie, kurwa? Gdzie on jest? Na przejeździe. Jakim, kurwa, przejeździe? Trochę na naszym polu, trochę na cudzym. Ja tak, pierdolę. Tak wjeżdżam na nasze i tak... Weź, bo ja mam zawał, kurwa, chyba. Tak widzisz? Tak wjeżdżam na naszej... Kurwa, pieprze to. Więc tak się zdecydował, że jednak nie wjeżdża. Ja pierdolę. Ale to czekaj, to co? Jaki był objazd w ogóle? Weź ty mi powiedz. No co, wziąłem na luz sprzęgło, żeby zmienić tu na wolne. Wziąłem na wolne, tam na trójkę i on już nic nie ma. Nic nie było słychać, że coś, tylko już po prostu nie ma.
Chyba, że no mówię, coś jeszcze w przyspieszaczu, coś, ale raczej nie. Poszczędzę, jak to wszystko teraz. Wszystko ty... O kurwa, jak ciężko idzie, no, ty. Już je było coś. Ono przecież... A wcześniej było tak lekko i dopiero pod koniec taki opór lekki był, nie? To nie sprzęgło, kurwa, tylko skrzynia chyba jebła. Ja cię pierdolę. Po prostu już całkiem nie przekazuje silnik na skrzynię, bo weź teraz nie bierz nogi i teraz tym. W ogóle nie ma reakcji i trybów, nie? Nie chcę w ogóle się zazębić. Jakby, nie? Nic nie słychać. Jeszcze tur opuszczony, no kurwa, nie wierzę. Ty, no jest jeszcze 30 cm nad siebie. Boże, czy ty to widzisz? To znaczy, że los szykuje dla mnie jakiś kurwa. Oni chcą po prostu mnie wykończyć. Sprawdzają moją reakcję na stres, ile jestem w stanie wytrzymać. Ale ja się kurwa nie dam, ja rozpołowię dwa na raz, jednego dnia. Słuchajcie, na sklepie dzisiaj pojawi się model naklejki. Tfu! Co ja pierdolę. Model koszulki. Chwila nieuwagi, znowu sukces. Z własnym nadrukiem, jeśli chodzi o ksywkę czy imię. Czyli tak jak tutaj macie, chudy. A na dole chwila nieuwagi, znowu sukces. I teraz przy zamówieniu piszecie. Chcę koszulkę z napisem Jastrząb. Chcę koszulkę z napisem Sokół. Chcę na koszulkę z napisem Kukułka, kurwa. Albo chcę na koszulkę z napisem Tu ładować. Co wam wyobraźnia przyniesie, my wam to wdrukujemy. Oczywiście wszystko musi być z zachowaniem jakiejś tam kultury i bez jakichś tam wulgaryzmów, prawda? I koszulka standardowych, w cenach żadnych tam więcej dopłat nie ma. I co? I tyle. Zapraszam do zakupów. A tutaj ktoś się skradł po cichu i forsita rozkręca. Panie kolego, nie uwierzysz. Ja się przepraszam, że się nagrywam, nie zapytałem. Ursus właśnie nam pierdolnął. Jechaliśmy MTZ-em do końca, właśnie nam pierdolnął. Nie ma biegów, kurwa. Stoi na połowie działki, kurwa, sąsiada na połowie mojej, kurwa. I tur opuszczony jeszcze do tego wszystkiego. Został mi tylko Władek i nadzieja w forszycie, kurwa, że on to gospodarstwo pociągnie dalej. Jak to widzisz? Czyli co? Wystawiasz wszystko powoli już na Olixa chyba, nie? Tak, to jest te Waryńskiego, te łącznik się nazywa, tak? Tak, łącznik. Sprzęgło. Dootoczona flansza, przejściowa, adapter i to jest do koła zamachowego, rozumiem? Tak. I pasuje na otwory, które już były, tak. Tam były, co? O to, to jest to. Drgań, ten kurwa tłumik. Tego nie będzie? Nie. Dobra. A to? To twoje sprzęgło. To już jest do forsznita. I, a, i to jest ten stoczony. Tak. No i teraz na gorąco trzeba włożyć jedno w drugie. Tutaj, tak. A to było? Nie, to on do ustalania, tokarz wsadził do ustalania, żeby dziury o, i ten. Dobra. Winty porobić. Czyli kurwa po profesjonalnemu będzie wszystko no zrobić. Tak, nie będzie lipy jakiś taki. Że jutro się urwie. No to całe szczęście, od razu mi użyło. Jadę do Panczewa, załatwię trzy tematy i jestem. No i już zostałem wydelegowany. Raz, nie ma co pić. Dwa, muszę kupić spawarkę. Kupić! Przywieźć od ojca 220, w sensie na 230 V. Konwektorówkę. Wpadliśmy na genialny pomysł. Będziemy jeździć bez czwartego biegu, ale żeby nie rozwaliło nam łożyska tego, które tam siedzi, bo chcieliśmy ten tryb wyjąć i jeździć. To go wsadzimy z powrotem, zaspawamy. Pęknięcie z jednej i z drugiej strony i zabezpieczymy, żeby nie dało się tej czwórki wsadzić, ale no ja to będę pamiętał, że nie i już. Także na razie dokończymy siewy, uprawy bez czwartego biegu, znaczy bez nadbiegu, bo czwórka tak naprawdę jest. Trójki nie ma w tej chwili. To jest to. Na pocztę wysłać zawieszki antyklątwowe. Denis poszedł się przebierać z powrotem swoją koszulkę białą, bo to nic z tego nie będzie. Ponadto jadę do
żelaznego sklepu, czyli tam do... Muszę kupić co? Te śruby, przepraszam, zaplułem się. Śruby dziesiątki, ampulowe, 35 mm, 40 mm, klej do śrub. I co? I chęci jakiś, kurwa, przywieźć, bo już wszystko się... Ale powiem wam tak, jak jadę, to striptila nie rzuciłem okiem, ale orka czyściutka, a bez orka zielono. Żyto odbiło, kurwa, na potęgę. Jednak co orka przykryje, to nie szybko tak odrasta. No ale plusy są też bez orki takie, że bierze szerzej, miesza ziemię, a nie przewraca. Jeszcze będziemy obserwować, jakieś tam pierwsze objawy widać. No szybko odrasta zielone, trzeba i to trzeba będzie pryskać od chwasta, tak więc zobaczymy, czy wyjdzie jeden zabieg na całe pole, czy nie. A oto jest sklep, w którym kupuję orężady, bo tam mieliście kilka pytań. Gdzie kupuję? Sklep spożywczy. A kto ma wiedzieć, ten wie, gdzie to jest. Nie róbcie tego u siebie na gospodarstwach. Będziemy spawać skrzynię w Ursusie. Bo w ogóle wiesz co, tu będzie tak, że nie wolno zespawać na trybie, tam gdzie są te zęby, tylko bardziej na przysówce, tam z boku to te. Dobra, no ja powiem ci, ja się tego nie czepiam, jakby coś. No tak, później się rozjebie skrzynia, to się doczepi. I tak wszystko będzie na twoją koszulkę. Weź ty, załóż na dzisiaj chociaż, kurwa, tamto biało, proszę cię. Żeby już się dzisiaj nic nie odjebało, bo będziemy testować agregat, kurwa, pierwszy raz. Ja nie chciałbym, żeby on, kurwa, zaraz kipnął, nie? Włączony. To jest źródło wyłączone, zasilania. Kranik na on, ssanie i ogień. Nie było zaciśnięte, jak wziąłem. Nie. Teraz jest dobrze. No. Teraz na 40 volt. Tak, teraz na 40 volt. 383 volty. Co? Nie robota? Nie zmieniłem plus. Kurwa! Może kable nie tak podłączone? Ty, Andal, rozdów bateryjny. Czego my nie odpalamy z kluczyka? Chyba nie podłączane jest. No to tutaj tylko kabelki tam były. No, powinny być tam takie, nie ma? Nie ma. Kurwa! No teraz chyba chodzi. Zajebiście. Dobra. Wyłączyć na razie? Tak. Ty! Trzeba instrukcję przeczytać, gdzie tu się podłącza... Co? Rozrusznik. Bo bateria jest niepodłączona w ogóle. No tu bierzesz ten. Ale ja nie wiem, czy tu na pewno. Tu ono ci ładuje cały czas, nie? A później jeszcze powinno być do rozruchu jeszcze gdzieś, nie? Że, bo tu masz stałe zasilanie ileś volt, że on cały czas jest ładowany. Włącznik obwodu AC wciśnij, aby zresetować. AC, a to jest chyba mały obieg do tego. Bezpiecznik, a to jest no, bezpiecznik AC do tego. Prąd zmienny. No bo czekaj. Po prostu to ładuje, ale w razie przy zapaleniu to i tak jeszcze pewnie z tych samych kabli bierze. Nie wiem. Tamte agregaty mają też o te dwa same, takie same te. No to po co? To jest do ładowania baterii. Are you sure? Tak. No to jak tak, to tylko kabelek trzeba. Ale może, kurwa, póki nie zmienisz koszulki, to nie testujmy tego. Będziemy go dzisiaj podnosić? Nad ramę? Nie tak. Trzeba przywieźć te pewnie, ucha, nie? Ucha. Stopy te. No. Pod niego mam, powycinałem z tamtego, ale tylko dwie. No to nie jest dwie się nie nadały. Na razie, no te. Dwie się nie nadały, dwie coś wykombinujemy. A przejażdżka kiedy? W sobotę może. O, w
chyba to jest dobry czas na przyjazd. 1,30 m? Tam? No. 1,30 m. Ja jadę znowu do sklepu. Znowu zapomniałem, nie wszystko kupiłem. Klej do ślub. Kurwa, miałem wziąć i chuj nie wziąć. I nie mam pieniędzy ze sobą. I już bym pojechał bez pieniędzy. Dobra, wracam. Nie uwierzycie, nie nagrałem, bo wiecie, stres. Warsztat nam się palił przed chwilą. Iskra poszła gdzieś w rozpuszczalnik i jebnęła cała bańka. Nie cała bańka, tylko te do psikania takie miałem. Ale opanowaliśmy. Dzwonili do mnie z piaskowania ramy od Junaka. Zobaczcie, co wiozę znowu. Drugą ramę. Bo tamta rama była spawana, kombinowana. Niestety to dosyć silnie. I da się dosyć silnie. No łożyska, da się te mis, jak to się nazywa? Misy te pod śruty, co skręca się kierownica, tutaj co się umocuje główkę, nie? Były obspawane. Numer zaszlifowany. Jakieś tam pęknięcie jest. Jadę to wszystko objaśniać. Wziąłem drugą ramę, bo mam. Wziąłem drugi zbiornik przy okazji. Boczki drugie, wyszlifujemy dwie i jedną ramę zrobię na gotowo, drugą ramę zrobię już pomalowaną będę miał, bo marzy mi się kolor ten kremowy Junaka, wiecie, ten jasny krem. A ten jest srebrny, co mam, perłowy tak naprawdę. No i będę miał już przygotowane pod dalsze prace, a to jest niewielki koszt. Odejdźła tylko pełna chwila. Trzeszczy skurwysyn. Wyżej! Wyżej! O, i zaraz będziemy jeździć. Nic z tego nie będzie. Trzeba odkręcić to, bo to będzie przeszkadzało. Zostawcie na wprost i pokajmy go. Na kapciu jest. Nie ma ciężko ciągnąć teraz. Może ta mała ładowareczka by coś go chyba. Passatem. 4 na 4 to pociągnie. Jeszcze tylko Władzio został. Nie, musisz się przestawić dalej. Weź mnie wpuść. Jego przeważa, kurwa. To trzeba go wyciągnąć, bo inaczej nie będzie dobrze. Ja, a nie, jeszcze mogę go, bo jest teraz tak, to mogę skręcić tak, a może? Nie, więcej nie. Musimy go podciągnąć. Czymkolwiek. Nie, chuja, kładę, mam do sprzedania, jeszcze go rozpierdolę. Tym.
Tylko tutaj nie ma haka. Chyba, że z przodu ta rama jakoś. Nie, on za słaby będzie. Tu by się przydało coś. Ja mam Mazdę, tak. Chuj, spróbujemy kładem. Jak rozpierdolę, to jestem w dupę 9000. Gdzie to się pali? Ty we wszystko wątpisz. Czyli może się udać, nie? Co? No i chuj, dobrze, żeś wątpił. To odczep, zaczep. Odczep, zaczep. Weź to pod sufitkę, bo już się nie patrzy. Przodem, przodem. Przodem? Ta, masz stworzeń tutaj? Nie ma stworzenia, to tyłem. Ciekawe, czy Władek kurwa się nie ośmieszy. 4x4 mu załącz! Stój! Kurwa! Wolno! On myślał, że on orać jedzie, kurwa! No koszulkę masz, od razu wszystko idzie dobrze. To trzeba cofnąć go jeszcze. Kurwa, jest! Nie, on już jest, ja już widzę. Ja już widzę, że on jest. On chce być, tutaj coś się nie zgrywa, ale to jakoś kątowo przekładnie zrobimy. Ile? 2 centymetry. Jak tam się na ramię opiera, czy co? No tu nie wiem, czy przejdzie, zależy jak tam jest. Tutaj brakuje centymetra. Trzeba, musiał być równo silnie. I tutaj, no to w tych dwóch miejscach trzeba będzie wyciąć po takim pasku, nie? No bo on tu jeszcze o takie nadgrubienie. Ty uważaj, bo ona ostrzega, nie? To był już ostrzegawczy strzał w potylicę. Możliwe. Kurwa, 50 się nie zmieszczą. Filtry się nie zmieszczą. Kurwa, chyba się nie zmieszczą. A ile tutaj wyciąć palnikiem? Tutaj to chuj, tu na wysokość. Tam by się zmieścił. A jakby kupić kurwa niższe filtry, ciekawe czy się da. No dobra, no ale to... A później obsługa? Ale ogólnie nie wiem, czy już nie lepiej jak coś podmienić. Nie wiem jeszcze sam. Jak tak wszędzie będzie obcinana rama, to też trochę ją osłabi. To wzmocnić ramę to żaden problem. No i na po zewnątrz można by coś. No. Ledwo co, ale się powinien przód zmieścić. No prawie by ten. No. Alternator można tu przerzucić. Nawet na tym usuwaniu u góry jakoś. Tam oryginalnie to była pompa do klimy. Kompresor. Kompresor, no. No on musi iść jeszcze w dół. 25 centów kurwa gdzieś. Czyli cały ten kielich musi wejść w ramę, nie? Się cały. Ogólnie z całą swoją szerokością. 25 cm to już tu będzie prawie dupa. No właśnie, on będzie tak ostał. Nie, on musi być wyosiowany. No ale... Tam się schowała miska ładnie poza drążek. No, ale no tu najgorzej. A przód się nie schowa. Przód się kurde nie ten. No to co? Trzeba będzie go tak, cofnąć do przodu i wałem kardana go kurwa łączyć. No ale to nam kurwa rozjebało koncepcję, bo żeśmy wyjebali pieniędzy kurwa na Waryńskiego.
No się żeśmy. Ja kurwa. Znaczy niekoniecznie. No. Sprzęgło, ratuj sytuację. Tamte sprzęgło można by było zostawić. Tylko co? Tylko trzeba by było nam ośkę. I wtedy wałek kardany. Żeby to sprzęgło wraz zostało, bo może będzie urywać od razu wały. No to to sprzęgło, tak, tak, no właśnie. To sprzęgło jest dokręcone do koła zamachowego, no. A tutaj musi wyjść na wałek WOM. No. Jakiś wielofres. Kupić wielofres, nawet z dwunastki, zwykły tylny. Kurwa, tylko czy on przeniesie moc, tak. No ale to jak V, kurwa, 8 weszła, a 10 nie chce wejść? No 10 jest dłuższa, no tak, ale szersza nie jest. No niewiele, brakuje szerokości. No bo tutaj on jeszcze może iść do przodu gdzieś 12 centów. Ale to nic nie pomoże, nic nie zmieni. Najprostszy sposób to jest wypierdolić oś przednią do przodu. No, miesiąc do przodu. Oś przednią do przodu? No. A na czym ona się trzyma? Gdzie te łoże? Jest całe to i chyba na śruby. A, i przewiercić tu. No tak, drążek, kurwa, ten, siłownik przespawać. Tylko wał. Wał. Trzeba by przedłużać. Wał trzeba. Ale to da, to już łatwe nawet do zrobienia, jak to nie. No to wtedy już damy koła od bizona. I przepadnie tutaj, kurwa, zrobimy. Jak dasz koło do bizona, to chyba byś musiał też... Ale one będą odwrotnie przykręcone. Tu będzie koniec koła, gdzie jest teraz początek. Ono będzie w tą stronę, rozumiesz? O tak będzie stało. To już trochę to skrętu już by miało. To. My będziemy do przodu tylko przejść. Liną! Tak jak było za ten! Liną za ucho! Czemu? Na zaczep linką. A co? Toż to przód jest lekki teraz. No może nie tak, jakby... No nic. Ale to ty przystępujesz do działania, czy ty będziesz sobie jeszcze mierzył, kurwa, czy ty już masz wszystko zaplanowane? A czy ty tu będziesz mierzył, to trzeba działać, a nie mierzyć. I bliska mi ta filozofia, kurwa, młody człowieku. 50 tysięcy. Dużo. No. Dobra, decyzja zapadła, nawet nie wiem kiedy, że zmieniamy przednią oś względem rozstawu kół. Czyli przesuwamy ją do przodu o 20, no maksa chyba. Co tu dużo pierdzielić. Promień skrętu się zmniejszy, ale moc się zwiększy. To jedno przy drugim, jak się przedzieli, to będzie lepiej. A jakby je palnikiem podgrzać, to jeszcze gorzej się zrobi, bo się rozszerzył. Gwint się już spierdolił na łubie. Obciąć kurwa sam. A to fleksem wielkim. No, tak zbędnej, tak zbędnej. Bo to chodzi tylko o to, żebyśmy lampy odjęli, czy co? No bo... No... Nie, no nie wysuniesz tych. I tego nie przesuniesz. A to będziemy przesuwać? Na pewno. Bo będzie na samym brzegu, już o to zaprze o 8. Ale to co ty myślisz? A czego nie można przed tym skończyć? Myślę, że będzie za mało. A tutaj w ogóle jest jeszcze ten. Nie, panie kolego, nie trzeba tego odkręcać. Zobacz, bo to jest... My dojdziemy tym do końca tego, a to jest schowane jeszcze. W ogóle tam to nie będzie kolidować. My będzie, o to będzie nam kolidował, też będzie obciąć. Uchwyt pod ten kurwa stary ten. On się zmieści chyba pod ramę, wiesz?
akurat. A, no to jak podgramy, to jeszcze lepiej, nie trzeba nic. Co to za klucz? 24? Dochnie, kurwa, blaszki. Teraz jak już wszystko się podłączy, nie? Tam w ogóle z masą, ale do widela dwie może przełączy. Trzeba jeden tutaj punkt dać i później obrócić wałki na odwrót. Ten punkt to trzeba solidny dać. Taki punkt, ale żeby był wiadomo, że nie puści, nie? Dobra, palimy dziada i spawamy, tak? No na razie jakoś tak. Nie włączyłeś chyba coś? Tak. Odpaliłem tylko. Ja mam ci coś tu przytrzymywać? Co mówisz? Przytrzymywać mam ci coś tu? Na razie nie, bo ja muszę jakoś złapać i aby tylko punkta dać, ale nie wiem czy masa będzie w ogóle dobrze, bo tam nie ma żadnego dojścia. A może to ci odepchnę? Dobra. I teraz trzeba obrócić wałki, bo tam będzie szczelina się teraz zrobi, jak to się zespawa już. No to czym? Rozrusznikiem. Sęgło i ja wcisnę i trzeba to kluczem, nie? Takie czasy. To daj mnie coś, klucza jakiegoś kawałka. Co mówisz? Daj kawałek. A czekaj, a nie obróci się, bo... Coś pstryka. To niesłyszalne dźwięki. Niesłyszalne dźwięki? Tak. Ty, ja nie to spawam. Nie na żart. Takim akcentem żegnam się z wami, bo mam 3% baterii. Tutaj zespawamy, dokończymy, potem się go rozpołowi i zrobi. Tutaj przerzucamy średnią łoś do przodu i dopiero włożymy tego bydlęka. Wszystkie dalsze części informacji dowiecie się w kolejnych częściach filmu. Co do dachu, zaraz przejdziemy na drugą stronę, zobaczcie. Z tej strony mamy już kroki poprzedłużane. Jutro będzie łatowanie, zakładanie membrany, kontrłaty i ogień. Tutaj też zdecydowałem się na 1,30 m, trochę zwiększymy, mamy takie zabezpieczenia wymyślone, szpilki dociskające do muru, ale to wszystko później. Do jutra i niech prąd będzie z nami.